Masz wracać do wiary katolickiej. Zwróćcie uwagę, czcigodni wierni, kogokolwiek byście nie słuchali, jakichkolwiek mędrków, których nie znajdziecie, wymienię z nazwiska, pana Mysiora, pełni funkcję kapłana, żeby to widzieć, jest kuszony, dlatego na ten sposób, w jaki sposób jego dzieło rośnie też teraz. Bo on wszedł w buty kapłana. On widzi perspektywę jutro, za miesiąc, za trzy, ale diabeł widzi dalszą perspektywę, że jak tak będziesz, Mysior, postępował, to w końcu uwierzysz, że nie ma w Polsce lepszego kapłana jak ty. I nikt lepiej twojego dzieła nie robi jak ty. Dlaczego? Z prostego powodu, że prawdopodobnie księdzu Michale Woźnickim wie i zmaganiu kapłana i wiernych na Wronieckiej wie, a znajdziecie na mapie sprawki z Polski, ze świata u pana Mysiora Wroniecka 9 i zmaganie kapłana i wiernych. Nie! Bo se policzył, że mu się to nie kalkuluje. W swoim być może już pysznym, niejako kapłańskim łbie, a kapłańskim nie jest. I podobnie znajdziecie ostatnie wywiady księdza Knebleskiego i księdza arcybiskupa Jana Pawła Lęgi i będą jak dwie za przeproszeniem, nie wiem, no spijać sobie z dzióbków, a Knebleski jest na rok przed śmiercią. Jeszcze będzie książki swoje promował. Będzie usłuchiwał od księdza arcybiskupa, że jest za skromny, a gębę robił takim, że widać, że pycha się w nim przelewał, dekle mu z głowy wychodzi, uszami się przebija, ale ludzie w komentarzach będą pisać, jak Knebleski skromniutki, jaki skromniutki, jaki skromny, jaki skromny, w czym skromny. I ksiądz arcybiskup Jan Paweł Lęga też w tą gierkę wchodzi. Udawania heroizmu. A prosty katolik ma tytuł zadać pytanie, a gdzie jest? A gdzie jest? Jak potrzebuje posługi, to do kogo mam wołać? Do szczurów biskupów? Stobnickiego? Gdzie jest? W jakiejś mylinie. Ludzi z klaustrofobią, z mentalnością getta. Jest wielkie niebezpieczeństwo, że ci dzisiaj, których mamy za w jakiś sposób takich szermierzy sprawy Kościoła, nie staną faktycznie przed Chrystusem, nie będą się podobać. Dlaczego? Bo jest obowiązek wskazania na miejsca i na osoby. I musi być osoba, która się sprawami Kościoła w Polsce zajmuje, musi brać osobę księdza Jacka Bałęby pod uwagę, księdza Dariusza Kowalczyka, na pierwszym miejscu księdza Trytka i gdzieś w tym szeregu jest też moje miejsce. W pewnych sprawach daleko, w pewnych sprawach blisko. Blisko ze względu na konsekwencje. Do tej pory żaden kapłan nie ponosi takich konsekwencji jak ksiądz Michał. Każdego tygodnia. I to jest początek, to nie jest koniec, ale koniec zależy od tego, co ci ludzie robią i robią zawsze to samo, gęba w kubeł. Ksiądz arcybiskup Jan Paweł Lęga mi będzie przysyłał swoją ostatnią rozmowę z księdzem Knebleskim. A ja tylko pytam, a księdze arcybiskupie Lęgo, gdzie jest Knebleski, to ci, co byli na cmentarzu, wiedzą. A pytanie jest, jak wierni dociekają, u Krajskiego jest. To co ja mam im mówić? Że tak czy nie? Miejsce biskupa to nie jest stron katakumby. Biskup to nie szczur. I biskup jest od głoszenia kazań, nauki, a nie od pisania książek. Ewangelię napisano jedną, wystarczy. I nie na zamówienie Pana Jezusa, bo wysyłał uczniów, idźcie i głoście, a nie idźcie i piszcie. Misja życia napisać książkę. Nie, to jest język światowy, to jest to skrócenie tego maluczko. 3 dni, że nie chcę, żeby ono trwało. A ono trwa, ucisk w czasie trwa. Ale jest codzienna msza święta, łaska Boża. I ostatecznie powloką nas na krzyż. Powloką nas na krzyż. To mamy obiecane, dostąpimy losu Jezusa Chrystusa, odrzucenia. Cieszyć Cię ma to, a nie martwić. I duchowni, pożal się Boże, jedni i drudzy.
Chlebelskiemu będzie order przybijał arcybiskup Jan Paweł Lęga, że to już niby wielki taki kapłan, że hej, a ksiądz arcybiskup Jan Paweł Lęga liczy, że order to kto przypnie jemu? Ja? To o mnie wszyscy wiedzą. Plac Zmartwychwstania jeden ze względu na Pana. Ksiądz arcybiskup Jan Paweł Lęga gdzie jest? U Krajskiego? Nie, u Krajskiego nie jest. To gdzie jest? I zasłoną nie jest, że słowa słyszysz. Jesteśmy w czasie, w którym mamy obowiązek jako wierni wołać. Pasterze, gdzie jesteście? Stobnicki, gdzie jesteś? Szczurze! Ksiądz arcybiskup Jan Paweł Lęga, zawołać tak samo też? Po norach się chowacie?